Witam serdecznie, jesteśmy po spotkaniu Kamex Farbol, z nami debiutant w dzisiejszej lidze, Kotlarz Andrzej. Tak. Kotlarz Andrzej, witaj. No nieudany twój debiut dzisiaj, sromotna porażka z Kamexem. Co się stało, że aż taki wynik niekorzystny? No niestety, no wie pan, czasami tak było, no dawno nie grałem. Ostatni raz broniłem na takiej lidze rok temu i nietrenowanie daje do siebie, że później się nie gra dobrze. No nie można tutaj wszystko zwalić na bramkarza, ponieważ cały zespół gra. No a dzisiaj nie ma się co oszukiwać finezji, aż w waszym wykonaniu nie było. Co brakło w takim razie? Nie tylko chodzi o ciebie, ale o całą drużynę Farbolu. No przede wszystkim brakło obrony, bo obrona w takiej grze jest najważniejsza i sam sobie nie radziłem z niektórymi piłkami. Bawię się tutaj takiego redaktora i nie powinienem podchodzić do meczu jako już rewanżu przegranego, ponieważ ciężko będzie wam wyjść z tego dwumeczu, no ale myślisz, że jest to do odrobienia, czy już raczej nierealne? No wie pan, raczej to jest już nierealne, bo 18-1 to już jest wysoki wynik do odrobienia, to musielibyśmy być bardzo dobrze wytrenowani i dobrą formę mieć, żeby to wszystko odrobić. To w takim razie, skoro nie oczekujecie jakiegoś super wyniku i odrobienia strat w drugim meczu, to co oczekujecie? No oczekujemy chociaż może jakiejś niewielkiej przegranej lub jakiegoś remisu. Jest szansa na wygraną? No czy ja wiem, czy szansa na wygraną. Jakby się dobrze Farbol się postarał, to mogłaby i być szansa na wygraną. Ostatnie moje pytanie. Już nie pytam o Suffix Ligę, zacznę o Puchar Ligi. Podoba ci się takie wejście w rozgrywki też z pucharem? Nie tylko Liga, ale puchar? No podoba mi się, bo można pograć, można różne drużyny poznać, jak poziom ich grania i różnie takie. Bardzo dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.